Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dziś powrót do szkoły. Wakacje powoli dobiegają do końca. Zostało jeszcze tylko kilka dni. Już 2 września rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego, tym razem 2019/20. Więc pora wracać do szkoły. No i oczywiście, tak jak to już bywa, że prawie od początku sierpnia w różnych sieciach można znaleźć gazetki do szkoły. Do szkoły wszystkie plecaki, zeszyty i tak dalej. Droższe, tańsze, na promocji, nie na promocji. Masa tego wszystkiego jest. Wszystko to w sklepach jest wyrozrzucane, bo dzieci i rodzice w tym grzebią, szukają fajniejszych okładek, ale to tak zawsze było. Ja też pamiętam, jak chodziłem do szkoły, też szukałem sobie jakąś bardziej unikatową okładkę, a później tak się okazywało, że 15 osób w grupie ma ten sam zeszyt języka polskiego. No ale wszyscy się starają jak mogą, żeby znaleźć coś bardziej unikatowego dla dziecka, chociaż to jest trudne, bowiem tych producentów nie ma zbyt wielu i te zeszyty są masowo produkowane, przez kilka lat te same okładki lecą. Nawet w poprzednich latach dziecko mogło mieć ten sam zeszyt, dokładnie taką samą okładką. Kolejnym problemem nadchodzącego roku szkolnego jest oczywiście podwójny rocznik w liceach. Nie wiem, jak tą sytuację rozwiązano, bo były właśnie dramaty, lamenty na tym, że dzieci nie dostały się do ulubionego, wymarzonego liceum. Nie wiem, jak to w końcu rozegrano, gdzie zwiększono liczbę klas, a gdzie zwiększono nie nabór, na przykład po prostu liczbę uczniów w klasach. Nie wiem, jak to dokładnie jest w skali Polski. Wiem, że w szkole średniej, którą ja kończyłem, to nie było takiego problemu, po prostu zrobiono tyle oddziałów, że nabór się niby zakończył na pierwszej turze, a na drugiej zostało ileś tam jeszcze miejsc, więc ci, którzy się na przykład nie dostali w innych szkołach, to byli właśnie przenoszeni do szkół, gdzie było miejsce, więc właśnie do wymarzonej szkoły się nie dostali. A dlaczego tak mówię o powrocie do szkoły? W sumie przecież mnie już to dawno nie dotyczy, ale nie wiem czemu, ale w tym roku wakacje strasznie dały mi się wyznać. I nie przez to, że było może gorąco, czy zimno, czy nie wiem co tam jeszcze. Naprawdę pogodą to już naprawdę od lat mi jest wszystko jedno. Jakieś zimne, czy ciepłe, czy zimne. I tak specjalnie nigdzie wiele nie wyjeżdżam. Nie wyjeżdżam nad morze, żebym się miał martwić, czy będzie słońce, czy będzie zimno, czy pochodzić w kurtkach. O pogodę to na pewno nie chodzi. Chodzi bardziej o to, że właśnie szkoły nie ma, uczniowie nie mają co ze sobą zrobić i włóczą się, tak by trzeba było powiedzieć, po mieście, po sklepach, po galeriach. To tak jak mówiłem już kiedyś, właśnie w tych stadach, grupach, ja to nazywam, że to jest stado takie, potocznie sobie na to mówię, bo jest tak jakby ten przewodnik stada, idzie jeden z tym głośnikiem, co już mówiłem, a później idzie dalsza grupa, więc ostatnio w supermarkecie aż 15-osobowa taka grupa była. No więc właśnie, mam nadzieję, że te grupki się pokończą, bowiem zazwyczaj ci uczniowie są z różnych szkół, że tak już nie będą sobie tak spacerować po mieście, no bo trzeba będzie pójść do szkoły, że mam nadzieję, że już nie będę musiał słuchać tej muzyki na cały regulator, które przez pół ulicy słychać. W sumie pewnie jako jedyny z tego się cieszę, choć może rodzice też się cieszą, bowiem nie mieli za bardzo co począć właśnie ze swoimi dziećmi, aż jak krewni na przykład nie chcieli, a oni musieli iść do pracy, nie mogli wyjechać, wziąć urlopu, no to właśnie, co z tymi dziećmi zrobić, i to przez aż 2 miesiące, to jest bardzo długi czas, tak by się wydawało, a to niby tylko 2 miesiące. Po pierwszym tygodniu, gdy dziecko codziennie już jest w domu, to niektórzy już narzekali, że jak tu wytrwać do końca sierpnia, więc jakoś pewnie to przeboleli, no właśnie jest koniec sierpnia, no i rozpoczęcie nowego roku szkolnego. I jak niedawno ogłoszono, nie będzie strajku od początku września. Związek Nauczycielstwa Polskiego poinformował, że strajk odbędzie się później, więc słyszałem jeszcze niedawno, jak te grupki mijałem, właśnie się tak przechwalali, że oni we wrześniu nie będą musieli pójść do szkoły. No jednak się pomylili w tym. Ale pewnie sądzili dlatego tak, no bo to w maju, kiedy się skończył poprzedni strajk, to było pewne, że z pierwszym dniem roku szkolnego we wrześniu, no, odbędzie się od razu strajk, więc właściwie tak by wychodziło, że uczniowie nie mają po co przychodzić. Jednak się okazuje, że będą normalne zajęcia w szkołach, więc pewnie niektórym trochę się zrobiło przykro, że jednak na początku września trzeba będzie pójść do szkoły, a nie na przykład później gdzieś w połowie września, czy nawet może
początkiem października. Więc powrót do szkoły, rodzice się cieszą, ja się cieszę, odpoczęli przez 2 miesiące, a zaraz nagle znowu trzeba będzie się zająć tymi rozwrzeszczanymi, rozbrykanymi dziećmi. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia.